Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że Kamala Harris zapłaciła bardzo dużo sowieckim trenerom łajki, żeby wytrenowali psa Bidena, majora, żeby mu złamał nogę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jeszcze dziadek nie trafił do Białego Domu, a już chodzi, no o kulach jeszcze nie chodzi, no ale ma nogę nie tyle w gipsie, co w takim buciku plastikowym. Pobawił się parę sekund z psem, no i ma takie małe, mówią, jak włos, złamanie. Jechali gdzieś na spotkanie i zmienili trasę, podjechali do szpitala, no i zrobili tam rentgeny, nie rentgeny, x-raye. No i on ma dwóch psów, ma dwa psy, czampiona, czyli mistrza i majora. To są niemieckie owczarki. Z jednym z nich się niby bawił, właśnie dlatego to się stało. No jeden z tych psów, no to jest weteranem. On był już też za administracji Czerwonego Baracka Obamy, no i teraz wraca. No i jeszcze ma być kot, który nie wiadomo jak się nazywa, no ale będzie na pewno łaził po tym Białym Domu, no tak jak mówię, jeżeli da komunistom się oszukać i Trump nie zostanie wybrany na drugą kadencję. Oczywiście, jeżeli by Trump powiedział, że chce kota, no to by go zniszczyli, by napisali, że New York Times sobie napisał, że Trump uwięził kota w lochach Białego Domu przeciwko jego woli na własności państwowej. Tak by New York Times pisał o tym kocie. No a do Bidena, no to klaszczą, no pięknie jest kot. W CNN, no to na pewno by mieli od rana do wieczora informacje, takie wywiady z naukowcami, z profesorami, że jak to koty przenoszą całą tą koronę 19, tą panikę 19 i rozszerzają to na wszystkich i wszędzie, i że Trump zamordował ćwierć miliona ludzi, a teraz przez tego kota to zamorduje jeszcze więcej. No takie by były głosy właśnie w tych gadzinówkach, w tych Clinton Network News. No to jest makabra, że prasa, co prasa robi. No ale pomijając tego kota i dwa psy, no to będzie tam bardzo dużo szczeniaków w tym Białym Domu, szczególnie na najróżniejszych spotkaniach. No i te szczeniaki będą miały mikrofony, te szczeniaki będą miały laptopy, te szczeniaki będą miały legitymacje dziennikarskie. No takie szczeniaczki, które będą po prostu stawały na dwóch łapkach, żeby ta administracja je pogłaskała za uchem. Oczywiście, że będą szukały prawdy i tylko prawdy, i nic nie uniknie ich bacznego oka, no ale to jest śmiech, to już niestety się nie stanie. Prasa po prostu jest totalnie lewacka. Prasa, no to jest część, te 20% budżetówki, te 20% szkoły, to jest budżetówka socjalistyczna. No to są komitety partyjne, to jest po prostu ta górka, która się zrobiła po prostu władcami. 80% społeczeństwa jest pod nimi. I oni rządzą i dzielą. No i prasa zamieniła się. Prasa zawsze w Ameryce miała reprezentować ten balans pomiędzy różnymi opiniami. No a teraz prasa się zamieniła w to kompletnie. Nie ma żadnej dozy krytyki. Biden po prostu ma lekką nogą, suchą nogą przechodzi przez wszystko.
On nigdy nie miał pytań zadawanych ostrych, tak jak Trumpa chcą wykończyć. To, co prasa pisze nawet o tych kotach, no to wszystko jest na wesoło, wszyscy się śmieją i wszystko przerabiają. Cokolwiek on nie zrobi, jest dobrze, cokolwiek Trump by zrobił identycznie, jest niedobrze. Wszystkie te szczeniaczki, wszystkie te ci reporterzy, to no, jak małe dzieci, jak małe takie przyjemne no, zwierzątka, tak? To jest smutne. John Kerry, no to jest też kawał łachudry. On był sekretarzem stanu, był w wojsku przez jakiś czas na jakiejś słodkiej posadce, później wrzucał jakieś nieswoje medale przez mur. No tak mówił, ale to miał jakieś sztuczne medale za wojsko. No, zawodowy polityk, no to są typu Kwaśniewski, Miller, tego rodzaju czerwone świnie, które zawsze są przy korycie. Kerry poślubił drugą żonę drugiego męża, faceta od ketchupu Heinz. No i właśnie on teraz, to on dał tam miliardy, on dał te miliardy do Iranu. Setki miliardów do Iranu. No i teraz właśnie jako były sekretarz stanu, no to poszedł na stanowisko od ochrony środowiska. No. Następni lewacy, no to jest on będzie sekretarzem stanu, też lewak Jake Sullivan, doradca bezpieczeństwa narodowego, Avril Haines, to będzie od wywiadu. Linda Thomas będzie ambasadorem w Narodach Zjednoczonych. No i wszystkie te stare mordy, to są po prostu te same czerwone mordy, które już od 20-30 lat po prostu siedzą w tym, szlifowały te swoje doświadczenie za Baracka Obamy. No i prasa pokazuje, że to są najlepsi fachowcy, że to są ludzie znający doskonale wszystko, no i ale krytykują Trumpa, całą administrację tam Trumpa, że to po prostu są dyletanci, nieucy i na nic im się nie znali. No tak popatrzeć, co Trump osiągnął, no to on osiągnął bardzo dużo, no ale prasa kłamie, prasa jest w rękach lewaków i to jest też makabra. No cały ten 4 lata Trump starał się wysuszyć te bagno, no i nie dało się. Po prostu bagno jest straszne w Waszyngtonie. Bagno 220 kilometrów naokoło stolicy, no to głosują tylko i wyłącznie na demokratów. Demokraci 60-70 lat temu, no to była partia robotników i chłopów, ludzi pracujących. A teraz na robotników i chłopów, no to demokraci, socjaliści mówią, że to są nieumyte ćwoki. Postawili na ludzi z wykształceniem, szczególnie na białych. Postawili na nielegalnych emigrantów, postawili na najróżniejsze odchylenia seksualne, no i wyborczo wybierają. Filadelfia głosowała 110% chyba głosów, jest kompletnie lewacka. No to jest ciekawe, bo Filadelfia to była pierwsza stolica Ameryki za Waszyngtona, zanim zrobili Waszyngton miasto, stolicę, no to Filadelfia była przez spory okres czasu stolicą tych niezależnych kolonii amerykańskich, czyli Ameryki. No ale on się tak się zlewaczyli i tak im się to udało oszukać. 4 lata, za 4 lata zobaczymy. Oliwa sprawiedliwa, zobaczymy co to będzie. Jest nadzieja, że ktoś do tego dojdzie. No ja to bym widział coś takiego, jakby Trump po prostu zrobił jakąś stronę.
pod tytułem głosowałem na prezydenta. No i wtedy ludzie mogliby pisać głosowałem na prezydenta Trumpa czy prezydenta Bidena. No trzeba by było, no zakładam, że trzeba by było podać numer telefonu, żeby odesłali jakiś kod, żeby wpisać, żeby można było dać głos. No okazałoby się ile głosów Amerykanów, cokolwiek by nie było, tak, jeżeli by się okazało, że 70 milionów republikanów by się zadeklarowało, czy tam 80 milionów Amerykanów by się zadeklarowało, że głosowało na Trumpa, a wśród demokratów by było 200 milionów, że zagłosowali na Bidena, no to już by było widać, że nawet w tym wypadku było oszustwo i te proporcje są. Także no, ciekawe, jakby ktoś coś takiego podjął i by zrobił. No, ale tak czy inaczej, za cztery lata będzie wiadomo, te wyniki będą wyraźnie wskazywały, czy coś się stało. No tak samo jak John Hopkins, to jest Uniwersytet Medyczny, który pokazuje dane statystyczne, no i oni właśnie dzień, dwa dni temu napisali, że ogólnie średnia zgonów w Ameryce, no przez te ostatnie 11 miesięcy, no to wcale nie jest inna niż rok temu, dwa lata temu, czy trzy, czy cztery. Także każdy normalny spodziewał się, że jeżeli jest ta panika 19 i to są ekstra jakieś zgony, dodatkowe zgony, no to zamiast 3 milionów 320 będzie powiedzmy 3 miliony 300 tysięcy, także będzie 10% więcej śmierci. No ale nie, okazuje się, że wszyscy umierali na COVID, wszyscy umierali na koronę, no ale magicznie przestali umierać na serce, magicznie przestali umierać na ciśnienie i tak dalej, tak? Także to jest dowód na to, że to była jedna wielka panika. To jest jedna wielka panika. Janet Yellen, no ona też komunistka, przeszła już przez wszystkie. Ona to jest zawodowy dyrektor. Ona była już i w Białym Domu, i w Federalnym Rezerwie Państwowej, w Ministerstwie Skarbu. Także jest kwalifikowana. Ona jest z zawodu dyrektorem. No i teraz właśnie powiedziała, że w Ministerstwie Skarbu weźmie się za te wszystkie polityczne i społeczne sprawy. No, jeżeli ekonomia zaczyna się, jeżeli Ministerstwo Skarbu zaczyna się interesować transgenderyzmem, czy homoseksualizmem, czy nierównością społeczną, no to daleko nie pójdzie. Cokolwiek tam ona nie obiecuje, no to wszystko będzie następne. To jest następna wskazówka, że to będzie fiasko, że te 4 lata to ludzie nawet i na lewicy będą płakali i zgrzytali. Także jak głosowałeś na socjalistów, patrz się na te wszystkie różne drobne rzeczy. Właśnie na Janet Yellen, no to zobaczysz, co oni będzie się działo. No, całe te instytucje państwowe, no niestety całe te instytucje państwowe, Trump starał się to zmniejszyć, starał się ograniczyć ten wpływ tego rozrostu tej biurokracji, tego rozrostu gnębienia, no bo ci urzędnicy, no to ich jedyna rola, no to poza tym, że no oni starają się udowodnić, że dostają pensję za coś, no to wydają nieustannie te ograniczenia, tak, no bo to zawsze są regulacje, które ograniczają coś, i jednostka konserwatywna, która chce zarabiać pieniądze, która chce płacić mniej, no niestety przez lewactwo, przez te 20% tych no można powiedzieć
No jak to można by było powiedzieć? No nie właścicieli niewolników, no ale to prawie że. Oni po prostu dostają się do tego rządu, no i są właścicielami. 20% prasa, szkoła, politycy, uniwersytety, no to oni rządzą. Oni rządzą tą 80%. 4 lata za dużo Trump miał do zmienienia, no i na każdym kroku miał opozycję, na każdym kroku miał opory, na każdym roku miał wykolejenia. Podsumowaniem tego wykolejenia Trumpa, wykolejenia 75 milionów konserwatystów, no to właśnie są te wybory same w sobie. Oni już tak się rozbestwili, że po prostu doszli do wniosku, że cel uświęca środki, no i wyzywają konserwatystów jak zwykle od faszystów, sami będąc faszystami, tak? Oni są komunistami, oni są prokomuniści, no i oni sięgają po kije i bicie i przeciwnika zamiast rozmowy. Te środki masowego przekazu, no i te platformy technologiczne, te globalne korporacje, no to wszystko cały ten tłum Waszyngtonu, no jest ciężki do przeskoczenia. Jest ciężki do przeskoczenia. Nie wiadomo jakiego rodzaju będzie otrząśnięcie. No, w Ameryce teraz ostatnio podawali, że w Ameryce ilość broni osiągnęła 450 milionów sztuk. Także średnio każdy Amerykanin jest w posiadaniu półtorej sztuki broni. No wiadomo, że 1/4 w ogóle nie ma, a 1/4 ma po 5 czy 10. Smutno jest, no ale żyć trzeba, ciągnąć to wszystko trzeba. Oliwa sprawiedliwa wypłynie. Pamiętajcie głosować za 2 lata na konserwatystów. Jeżeli głosowaliście na socjalistów, no to pilnujcie się, patrzcie jak to was dotyczy, żebyście jak będziecie płakali, zgrzytali zębami, żebyście mogli przyjść i napisać i przeprosić. Byłam debilką, byłem kretynem, żebyście pamiętali o tym. Pamiętajcie o tym, co nadchodzi i naprawdę z próżnego nawet Salomon nie naleje, a to, co socjaliści zawsze robią, no to obiecują coś, ale nie mówią, że muszą komuś ukraść. No i tobie będą kradli. Głosowałaś na nich, tobie ukradną. Głosowałeś na nich, tobie ukradną. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.